Witam wszystkich ze strony przyczyny Lemur w kolejnym odcinku gry Rzeczpospolitą, mają Taxes 2.02. W ostatnim odcinku wojna z Moskwą i Hordą, podbicie prowincji tych, które tutaj są zakreskowane. Przygotowanie claimu na Krym. Wymuszenie dwóch prowincji w okolicy Pomorza. Jeszcze jednej na Śląsku. No. To jaki mamy plan na ten odcinek? Pokój z Moskwą do 94. Od Hordy będę chciał tylko te prowincje. Ja ją zgarnę pewnie wymuszeniem. No i Krym zająć jeszcze jakoś. No i Śląsk to pomoże. I Liwonie. Tam Inflanty. Właściwie to będzie tyle, jeżeli chodzi o mój rozwój terytorialny, potem się pewnie w pełni skupię na rozwoju wewnętrznym. Już się koruje. Nie? No i nie za bardzo można zakorować. Chociaż zanim minie te 10 lat, to znowu Andres spadnie. Autonomia znowu rośnie, dobra. O, tu wysoki Andres mamy. Dobra, przez 20 lat nie zdążą się odpalić. Armie wracają z terenu Hordy. Prosto do Warszawy, ok. Okej, najwyraźniej jakiś żydowski mesjasz się pojawił. Czemu co chwila dostaję i tracę tego claima? Dobra, zgódźmy się im pomagać. Czemu dostaję tego Wargola, żeby od razu go utracić? To tam, Węgry znowu cię atakują? Znaczy, Turcja atakuje Węgry. No dobra, akceptujemy. Jako, że to jest wojna defensywna,
Prosimy wsparcie. Zachęcimy do lutowania, ale nie za bardzo. Nie chcemy znowu splądrować Konstantynopol, oczywiście. Smoleńsk. Kolejna idea wojskowa? Nie. Czemu przed chwilą mogłem, teraz już nie? Koszt podskoczył z jakiegoś powodu. Korupcja spada. Teraz tę armię rozdzielę, tylko chcę, żeby wszyscy dotarli. Reinforce, Speed Leader without upkeep, Clan Leader Fire, ok. Nie podzieli się symetrycznie, szkoda. Są gdzieś przed końcem miesiąca? Nie. Chyba, że masz lepszy manewr. To kiedy tam dotrzesz? Żyjemy. Okej. Okay. Teraz na froncie ma być lepszy dowódca. Armie mają sporą oczywiście, ale lecy z technologią są 4 poziomy. A idee jakieś typowo wojskowe macie? Polity macie. Naval nie pomoże w bitwie lądowej, więc... No
Konstanty, dotrzecie 14. Zaatakujemy. Ty pójdziesz jako wsparcie. Dobra, nie musisz nawet. Fort się tutaj rozwalił i fort... Znaczy lokalne fortyfikacje się rozwaliły. I fort z Lodogorii odbija im te prowincje teraz. Tak wipe był? A to wygląda. Zobaczmy, ile mamy splądrowane. 160 dukatów póki co. O, crash gry, wait. Okej, wracamy do gry. Na szczęście znowu crash był tuż po autosave'ie. Muszę unikać klikania podczas zapisywania gry. A jeszcze jedna rzecz sprawdzić. Czy mogę już wziąć hajsy? Tak, a i nie. Dobra. Z wami nie gadam, ostatnio się wkurzyliście, chociaż wziąłem najmniejszy lód możliwy. Pewnie dlatego, że ogólnie plądrowałem mniej niż oni by chcieli, no ale... Pytanie, ile oni by chcieli, żebym splądrował, jak mi dali wtedy jeden regiment. O, mury rozwalone. Okej. Znowu zapomniałem, żeby ponaprawiać te koszty. Dobra. Mogę zrobić pełnoprawny state. Gdzie jest pełne? To Sarabia. No nie wiem. Wolałbym gdzieś tutaj chyba najpierw. Ty leziesz znowu, co? Jeszcze przez rzekę mi nie pasuje, tam dotrzemy 7, oni... Z tego też mi to nie pasuje, może tak? Uciekaj, uciekaj. Dobra, już złapiemy ich przechodząc przez rzekę. Wysoki manewr i tak nas przed tym... bronił. Zapomniałem o nich. Tam. Rogusa się poddała. Pytanie, czy ja mogę od was wyciągnąć wrócenie korów Alachi? Jakbym miał 10 wór skora, tak? Się o to postaramy. Na chwilę obecną mamy 4. Mogę już chyba kolejne claimy zrobić.
Trochę dziwi mnie, że mogę. A, bo to jest jedna strefa morska. Tutaj mam połączenie, dobra. Okej. Okay. Jeszcze tutaj będzie potrzebny klejem jeden. Serio? Im większe straty, morale nam się kończy. Dobra, wycofujemy się. Już za wiele się tym nie uratujemy. Zmieniamy fokus na dyplomatyczny i nadganiamy te technologie. Będziemy mieli przewagę liczebną, nawet jak dotrze ich wsparcie. Dotrze za 5 dni, czy tam 6. Będzie jeszcze mniej. Dobra, powinniśmy tutaj wygrać bez problemu już. Fajnie, że przy okazji przerwali oblężenie tej prowincji. Ten power by się przydał. Wydaje się trochę mało. Ale wam dam za to prestiż. Drogo, chyba że nie mogę wziąć hajsów od mieszczan. Hej. Się przyda.
Najpierw zajmiemy Gallipoli, a potem Konstantynopol obiema armiami. Was jeszcze pewnie wyślę tutaj. No, wy kombinujecie. Czekajmy, aż się zablokują. Okej. Powinno załatwić sprawę. Świetnie. I stack wipe. Fuck. Ani nie zdążyłem splądrować Konstantynopola, ani nie zgarnąłem korów dla Walachii. Dostaliśmy za to 180 dukatów. 37 przysługu Węgier. Wolałbym splądrować Konstantynopol. Zobaczymy tu produkcję najpierw. Kiedy mamy pokój? 58 aż. Ry nadal mi nic nie dacie. Będę musiał powiększyć swoją armię. Że na Morzu Czarnym nic właściwie. Chociaż 24% z 8 dukatów. 2 dukaty. Nie, na Bałtyku mam więcej. Ale jak będę miał kolejnego kupca, to jak najbardziej. To działamy.
weźmy sobie Prestige Legitimacy trochę. I wymałtujemy magnaterię. Poprzemy to siłą wojskową. I szybka opcja. Tutaj. Dobra. Technologia administracyjna. Niedługo będzie lepsza produkcja jeszcze. Manufaktury już. Teraz mała szlachta ma niską lojalność. Dodają pół unrestu tej prowincji. A tu jest dosyć niska autonomia. Jak to wygląda gdzieś, gdzie jest wyższa? 0,9. Czyli nie jest to bardzo szkodliwe, przynajmniej póki co. Tak, dla sprawdzenia weźmy przywilej. Macy? Nie. Manpower. I mają 26 lojalności. I już jest prawie 2 unrestu w tej prowincji. No i wygląda na to, że nie ma tego na parę lat plus 8 unrestu. Co wy tam chcecie? Koszt technologii? Nie, nie damy. Dobra, przynajmniej bez utraty stabilności się obyło. Damy wam coś w zamian. Korupcję. Od mieszczan nic nie weźmiemy. Można korować. To już nie. To nie. Nie. Też nie. Przynajmniej na razie. Nasz król jest agresywny. Jeszcze tańsze fabrykowanie roszczeń. Nie, chyba nie chcę im dawać za dużo wpływów. Mamy tylko college jezuitów. Działać tutaj w miarę szybko.
dodam sobie trochę kawalerii jeszcze. Cztery regimenty, żeby potem każda osobna armia miała cztery własne. I ciut piechoty. Zobaczmy, czy Genoa w ogóle zaczyna rozważać oddanie prowincji. Nie. U was chce siatkę szpiegowską. Tu już nie potrzebuję. W Moskwie tak. Tutaj tak, ok. Na 45% chyba ma kolejny poziom. Bo awansujemy. Edukacja na 40 dopiero. Chyba też z aktualnym funduszem dotrzemy do kolejnego poziomu. Dodąży do prawie 2000. Okej. Może tak bez tego jednak
Plaga zaczęła się w Warszawie. Na pomarańczowo mamy 31 populacji. Jeżeli miałbym strzelać, 24 populacje zostaną po pladze. Nadal bez efektu. O, 23, byłem blisko. Dobra. No to odzyskanie tej populacji trochę potem zajmie. Zamiary już się uzupełniły, jeszcze nie. Zaczniemy tutaj korowanie. Kiedy dostajemy, okej. To będę mógł tutaj sobie jakoś łatwo włączyć. Sporo tych eventów się dzieje. Sambi, upgrade dóbr miejskich, chcemy oczywiście Metalworks, żeby potem produkować tam biżuterię. Mało zarabiamy, jesteśmy na limicie naszym. Jeśli chodzi o wojsko. Chociaż mogłem wziąć Andrest. Okej. Serio? Ja trochę musimy się zadłużyć. Pomiędzy Bohemią a Węgrami, jak w ogóle wygląda teraz dynastia d'Anjou, gdzie rządzimy. O, Commonwealth, Bohemia, Węgry, Neapol, to jest Bohemia ciągle.
No ale tym razem w jaką niepersonalną byśmy nie wpadli, bez problemu się wyzwolimy, bo jesteśmy silniejsi od każdego z tych państw. Starajmy się o teologa. Tutaj dodatkowa siła misjonarza, więc podziałamy tradycyjnymi metodami jeszcze bardziej. Mamy 14,5 miliona ludzi. Można tutaj korować już. Oj, nie. Ale a propos władcy. Na pewno chcemy trochę go ulepszyć. Dajmy dwa razy w administracji. I ile można w dyplomacji? Nie za wiele. Ile ty masz lat w ogóle? 51. Mógłbym sobie odpuścić albo tylko raz ulepszyć administrację. Niedługo pewnie umrze. A bo wy ostatnio byliście znowu moim rywalem, po tym jak przez jakiś czas nie byliście. A, pokój, więc nie mogę nałożyć embarga. Okej. Okay. Mam ochotę coś poplądrować. By się nadało. Też by się nadało. Dobra, ale jak już mówiłem, z Bohemii chciałbym coś zająć. Na pewno to. Tak jakoś uładnić tu granicę. Tak daleko nie chcę iść. O! Coś takiego. Tutaj jest brzydkie. Ewentualnie jeszcze może tutaj trochę w basenie Morza Czarnego. Provincial income, 22 autonomii, 12 unrestu, żyjemy. Powiedzcie mi, czy możecie mi coś dać. Możecie mi dać pieniądze, fajnie. To poproszę i nie mogę spłacić długu, bo jest 40 dukatów aż łącznie. Chwila, bo wzięcie długu to jest dodatkowe 200 dukatów w tej chwili.
Bohemia wróciła na tron cesarstwa rzymskiego. Jak się ma instytucja? A, 2000 kosztowałaby ta. I odetnijmy relacje z Bohemią. Żeby nadać temu większą wagę, rozwiążemy też sojusz. I przygotujemy siatkę szpiegowską. Okej, jeszcze jedno, czy oni? Nie mogą być moim rywalem. Szkoda. Technologia wojskowa poproszę. Trochę tych sojuszników mają. Dobra, spłaćmy dług. Nie. A nie, chciałem powiedzieć, że nasz władca jest agresywny, ale to jest już kolejny władca. Ten nie za bardzo nadaje się w szpiegostwie. Tutaj coś tam niby umie, ale... Znaczy, lubi manipulować, ale mu to nie idzie. Plaga już przynajmniej przemija. Skoczył nam poziom dworu. Przyspieszona stabilność, przyspieszone morale, znaczy przyspieszone polepszone morale, polepszony prestiż, doradca, reputacja dyplomatyczna, lepsze poprawienie relacji, dodatkowa relacja dyplomatyczna, zmniejszenie Liberty Desire i Art Power. Okej. Myślę, development level 3. Już chyba przez jakiś czas mieliśmy na 4 poziomie. Szkoda, że spadło. Urban Production, some jewelry. Dobra. W Krakowie już jest biżuteria, też jest, dobra. Ojeny, skąd tu tyle populacji? I tego ja na pewno nie budowałem. To nie musieli. W sumie w Szwecji też wypowiem wojnę o to Oselvik pewnie. Więc przygotujemy też... A nie, już mam za mało. 4, czy was mogę odwołać? To przynajmniej. Dobra, i tak niech zostanie. Moskwa by coś dała. Tak. Zmuszeniem oddadzą prowincję. Może ten Smoleńsk sobie tak zgarnę. Tak, zgarniemy Smoleńsk wymuszeniem.
Okej. Będziemy chcieli się skupić teraz na zachodzie, jeżeli chodzi o wojaczkę. Dobra, kolejne misje. Tutaj na Tulce. Nie zależy mi na nie jakoś za bardzo raczej. Chociaż. To musiałbym tam zrobić siatkę szpiegowską. Defenses in Sandvale. Dobra, zróbmy tego claima na Tulce. Ono już może być tak, że eventem dostaniemy. Tak też bywa z Turcją. Tu mamy następcę. Trochę szkoda, bo liczyłem na to, że jednak wpadniemy w unię personalną, wezwolimy się i już nie będziemy w dynastii Danżu. Tylko zaczniemy jakąś własną znowu. Jaką mieliśmy wcześniej? Tam na początku byli piaści chyba? Nie. Chyba Piast był na początku. Potem wpadliśmy pod unię personalną Danżu. Mieliśmy Sapiehów. Potem Danżu wstąpił na tron, ale to nie była unia personalna. A gdzieś można sprawdzić. Previous Rulers. From. Piast. Mieliśmy jednego piasta na tronie i z eventu następcą zrobił się Danżu. On sobie porządził 7, nie, 17 lat. A, Ludwik był moim. Dwóch różnych Ludwików wielkich. O, tak. Seems legit. Zignorujmy to. No, jak sytuacja u Francji się ostatnio dostało od Anglii. Z Turcją się zakończył, dajmy embargo. To znaczy coś ciekawego. Francja się rozwija w Rosji. Norwegia ciągle pod Danią zapewne. Irlandia i ogólnie Wielka Brytania od jakiegoś czasu się w ogóle nie zmieniają. O, Grenlandię widzimy. W ogóle nie skolonizowana ani nic. Pyka. Tutaj mamy dynastię Song. Dobra, przejrzyjmy jeszcze raz. Sorry, ale raczej jeszcze nie. Minus 9,7 w teorii by można było. Dobra, już zaczniemy, tak. What? Wait. Czy mam wrażenie, że ci rebelianci w ogóle tam nie wyskakują? Nie wiem, może nie zwracam na to za bardzo uwagi.
Okej, okay. I tym pozytywnym akcentem zakończę ten odcinek. Dzięki tym, którzy oglądali, jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę i do następnego razu. Siemanko.